Cześć! Opowiem Wam dzisiaj o kopiowaniu kart zbliżeniowych. Takich wykorzystywanych na przykład jako klucze w hotelach czy jako karty komunikacji miejskiej. Wiele z nich działa w oparciu o standard nazywający się Maifer, przy którym postanowił nieco pogrzebać Philippe Teuwen z francuskiej firmy Quarkslab zajmującej się cyberbezpieczeństwem. To, co odkrył, przerosło chyba nawet jego oczekiwania. Miliony zbliżeniowych smartkart, wykorzystywanych szeroko również do kontroli dostępu, posiadają wbudowanego w siebie begdura, który umożliwia łatwe skopiowanie takiej karty, a tym samym choćby uzyskanie przez kogoś nieupoważnionego dostępu do miejsc, do których takiego dostępu mieć nie powinien. I aby przeprowadzić taki atak, to w sumie wystarczy stanąć za kimś w kolejce po poranną kawę w lobby jakiegoś biurowca. Brzmi: jak coś, co może wydarzyć się jedynie w sensacyjnym filmie? Bynajmniej. Zapraszam. Standard Meiffer, bo o jednym z jego wariantów będzie dziś mowa, jest już naprawdę leciwy. W połowie lat 90. stworzyła go mała austriacka firma Micron, którą jednak szybko wchłonęła inna, taka, nieco większa. Mowa o Philipsie. Aktualnie za biznes związany ze smartkartami odpowiada NXP Semiconductors, które zostało z Philips'a w tym celu wydzielone. To oni rozwijają standard oraz go dalej licencjonują. Tu ciekawostka: są oni też współodpowiedzialni za ustandaryzowanie protokołu NFC, z którego korzystamy w swoich telefonach, choćby do płatności zbliżeniowych. No ale, do brzegu. Licencje mają to do siebie, że nie każdy chce za nie płacić. Pojawiają się więc nielicencjonowane klony po prostu zgodne ze standardem. Raz gorsze, raz lepsze. Jednym z producentów takich właśnie zgodnych ze standardem kart jest Shanghai Fudan Microelectronics Group. Tak, zgadliście? Z Chin. I aby od razu rozwiać wszelkie wątpliwości, to nie jest jakaś firemka krzak. Zajmują się produkcją takich kart przynajmniej od przełomu wieków, czyli zaczęli sporo przed tym, kiedy oficjalnie złamano je po raz pierwszy. Ale to wcale nie jest tak, że wzięli coś, skopiowali jeden do jednego i teraz po prostu sprzedają taniej na znanym portalu na A. Tutaj, słowem kontekstu, ataki na smartkarty można podzielić na dwie kategorie. Jeżeli do napsocenia czegoś potrzebujemy podsłuchać komunikację pomiędzy kartą a czytnikiem, to atak taki nie jest zbyt praktyczny. Dlaczego? Zasięg takiej komunikacji to jakieś 10 centymetrów, więc znalezienie się pomiędzy czytnikiem i kartą, tak aby pozostać niezauważonym, jest prawie niemożliwe. Co innego, kiedy trzeba tylko po prostu zeskanować czyjąś kartę. Wtedy robi się już naprawdę ciekawie, bo wystarczy na przykład położyć telefon w kawiarni na blacie obok czyjegoś służbowego identyfikatora i gotowe. A musicie wiedzieć, że standard Mayfair Classic jest szeroko znany z bycia dziurawym jak szwajcarski ser, również w tej drugiej kategorii podatności, i złamano go jakieś 10 lat temu. Ale w 2020 roku Chińczycy wypuścili na rynek nowy wariant kart o numerze FM11RF08S, gdzie S oznacza secure. Przynajmniej tak się domyślam. W tej wersji naprawiono wszystkie znane wcześniej podatności, nie psując kompatybilności wstecznej. Uodporniono więc karty na wszystkie znane do tej pory ataki, do przeprowadzania których wystarczyło być w pobliżu karty, pomijając czytnik. No i rzeczywiście okazało się, że nie wystarczało jedynie delikatnie zmodyfikować te wszystkie znane do tej pory ataki. One już po prostu nie działały w swoich założeniach. Chińczycy z Fudana zrobili więc kawał dobrej roboty, i w efekcie zdobyli i wciąż zdobywają sporo rynku. Wielki chiński sukces. Ale to oznaczało też zdobycie zainteresowania badaczy. No i czar prysł, kiedy tylko Filip zaczął ich produkty dogłębnie analizować. Jak udało się złamać zabezpieczenia kart produkcji Fudana? Opowiadanie o atakach na mechanizmy kryptograficzne zawsze oznacza srogą matematykę. Jeżeli to właśnie interesuje Was najbardziej, odsyłam bezpośrednio do pracy Filipa, gdzie na pewno zaspokoicie swój głód. Linka znajdziecie, jak zawsze, w opisie materiału. A ja postaram się nie przynudzić, więc w dużym skrócie i uproszczeniu. W kryptografii, czy zresztą szczerzej w systemach informatycznych w ogóle, bardzo istotną rolę odgrywa proces generowania liczb losowych. Dlaczego? Wyobraźmy sobie sytuację, że wysyłamy coś do serwera. Ktoś złośliwy, podsłuchując tę komunikację, może ją sobie zapisać, skopiować i przesłać po prostu później samemu. Drugi raz. W efekcie podszywając się pod nas. Takie coś nazywa się replay attack. Na szczęście nie jest to takie proste. W całym tym procesie po drodze dochodzi do wielu matematycznych operacji, których jednym ze składników są liczby losowe. Ta właśnie ich losowość gwarantuje, że wynik działań za każdym razem będzie inny i system nie wpuści kogoś, kto po prostu chwilę później prześle to samo. Wiem, że to spore uproszczenie, ale na ten moment powinno nam wystarczyć do zrozumienia dzisiejszego problemu. Bo zapewne widzicie, że bardzo ważnym w całości tego procesu jest, aby taka wykorzystywana liczba losowa przypadkiem się nie powtórzyła, prawda? Liczbę taką z zasady, wykorzystywaną tylko jednokrotnie, nazywa się nonce, czy pieszczotliwiej noncką i nie powinno się jej nikomu ujawniać. Służy choćby do wygenerowania osobnych kluczy kryptograficznych do wszystkiego, co tego wymaga. Niestety, czasem twórcy różnych rozwiązań idą na łatwiznę i aż grzechem byłoby wtedy tego nie wykorzystać. W przypadku opisywanych kart... Okazało się, że liczby losowe wcale nie były wystarczająco losowe. W dodatku często te same klucze, oparte o tę samą nąckę, wykorzystywane były do zabezpieczenia kilku niezależnych sektorów jednej karty, lub też używało się ich w wielu kartach w obrębie jednej organizacji. No i jeżeli poznało się taki jeden klucz, to można było spróbować przypasować go również do innych zamków. Co często kończyło się sukcesem i poznawaliśmy sekrety zawarte na karcie. A stąd już niedaleka droga do na przykład jej skopiowania. Nieźle co? No, teorie jasne, niby tak, ale oznacza to też konieczność spełnienia wielu bardzo określonych warunków, a do tego trwa na tyle długo, nawet parę godzin, że czyni to atak totalnie niepraktycznym. Fajna ciekawostka, jednak zupełnie nie do zastosowania w realnym świecie. Sęk w tym, że badacze przy okazji natrafili na coś dużo bardziej interesującego. W trakcie dalszych testów badacze uciekli się do fazingu. Co to takiego? To taka ładna nazwa na mechanizm, w którym rzucamy w ścianę przypadkowymi rzeczami, licząc na to, że któraś z nich się do niej przyklei. A tak poważniej, chodzi po prostu o to. Że kiedy istnieje miejsce, które przyjmuje jakieś dane, to podajemy w nim parametry nieprzewidziane w żadnej dokumentacji, czy też standardzie. Po co? Ano, dlatego, że czasem okazuje się, że coś, co powinno w teorii zostać zignorowane, daje jakiś ciekawy efekt. No i nie inaczej było tym razem: Karta reagowała na komendy, na które wcale nie powinna. Zaczęło się więc drążenie głębiej. No bo Dlaczego w ogóle jest jakaś reakcja? I w sumie to jaka? Dość szybko okazało się, że podając odpowiednie komendy wejściowe, atakujący jest w stanie odczytać dane z karty, do których nigdy nie powinien mieć dostępu. Choćby właśnie do wspomnianych wcześniej noncek, będących podstawą do tworzenia zapisanych na karcie kluczy. A to pozwala w bardzo łatwy sposób je odtworzyć, bo jak na tacy, dostajemy w prezencie jedną niewiadomą równania. W tym miejscu pojawiła się śmiała teza: Może ten odkryty klucz działa jak wytrych do wszystkiego, co zapisane jest na karcie? Na szczęście przetestowanie tej teorii okazało się na kanwie wcześniejszych odkryć bardzo proste. Bingo! Po paru minutach okazało się, że wykorzystując odkryty chwilę wcześniej klucz, można uzyskać pełen dostęp do wszystkich danych zebranych na każdej karcie tej serii, a tym samym na przykład na jej skopiowanie. Ba, pozwala to nawet uzyskać dostęp do sektorów karty, które nie były wcześniej dostępne wcale i eliminuje potrzebę, aby na karcie ten sam klucz wystąpił co najmniej dwukrotnie. To nie może być przypadek ani jakiś błąd, a wygląda na przewidzianą i zaprogramowaną przez producenta funkcjonalność, która jednak pozostawała przez lata czyimś sekretem czyim? Producenta kart. Ale być może też kogoś, z kim podzielił się tą wiedzą? Tego możemy się tylko domyślać, ale każdy dysponujący tą wiedzą jest w stanie bardzo łatwo skopiować opisywane wersje kart Meifer. Zresztą, nie wchodząc już głębiej, bo w tym miejscu to już jest po prostu ciekawostka, jeden z przechowywanych na karcie kluczy, jak się okazało, zawsze zaczynał się od kilkunastu tych samych bitów, co jeszcze bardziej ułatwiało jego złamanie. Zmniejsza to orzędy wielkości ilość kombinacji, które trzeba sprawdzić, aby dostać się do zaszyfrowanych sekretów. To wszystko pozwoliło Filipowi ustalić w miarę prosty algorytm, jak krok po kroku wyciągnąć wszystkie zapisane na karcie klucze, a następnie skopiować je na inną kartę, czy nawet na telefon z NFC. Co, jak pewnie wiecie, absolutnie nie powinno być możliwe. Pozwala to atakującemu uzyskać dostęp czy to do hotelowego pokoju, do portmonetki w karcie komunikacji miejskiej, czy pomieszczeń w biurowcu, do których nie powinien móc wejść. Optymalizacja całego procesu umożliwia skopiowanie takiej karty z wykorzystaniem backdura w pół godziny w najgorszym, praktycznie niespotykanym przypadku. A w takim optymistycznym w niecałą minutę. W normalnych realiach powinny wystarczyć jakieś 4 minuty czyli czas, który śmiało możemy spędzić stojąc za kimś w kolejce po poranną kawkę. Filip sprawdził też starsze karty tego samego producenta i okazało się, że uniwersalny klucz na nich nie zadziałał. Ale nie szalejcie ze swoim optymizmem jest też zła wiadomość. To nie tak, że bekdura w nich nie ma po prostu klucz jest inny. Ale to nie koniec zwrotów akcji, bo ten drugi wytrych do starszych wersji zadziałał też dla niektórych kart innych producentów, w tym Infiniona i NXP, licencjonującej standard MyFair. W tym miejscu pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi. Czy podatność ta jest starsza niż chińskie produkty, i wprowadziło ją w życie NXP? Jeżeli tak, to jak? Te luki znalazły się w chińskich produktach, skoro nie są one przecież licencjonowane. Może nie stworzyli wcale kompatybilnego produktu od podstaw, ale po prostu wykradli technologię, a może sprawdzone karty innych producentów są po prostu podróbkami produkcji Fudan. Niezależnie od odpowiedzi na te pytania, potwierdza się jedno. To nie przypadek, że smart karty zbliżeniowe w standardzie Mifer uznawane są od dawna za średnio bezpieczne, więc delikatnie. Niestety koszt migracji systemów, w których są wciąż szeroko wykorzystywane, jest niebotyczny. Dlatego żyją sobie nadal i nic nie zapowiada, aby miały szybko odejść do Lamusa. Co robić i jak żyć? Zainteresował cię temat analiz kart zbliżeniowych i innych rzeczy opartych choćby o standard RFID? Fajnym narzędziem, które ułatwi ci zdobywanie wiedzy, będzie choćby Proxmark. To takie Urządzenie Platforma, z którego korzystał również Filip do swoich badań. Czy jesteś w jakiś sposób narażony na ten atak? Z jednej strony wydawać by się mogło, że nie. Szczególnie, jeżeli na co dzień nie korzystasz z kart zbliżeniowych, choćby w pracy. Ale czy sprawdzasz, jaką kartę dostajesz w hotelu jako klucz do swoich drzwi? Albo wiesz, o jaki standard opiera się Twoja karta komunikacji miejskiej? W sumie warto byłoby to sprawdzić, czy nie jest to właśnie coś z rodziny Mayfair, bo są one popularne również w Europie. Odpowiadasz za bezpieczeństwo w jakiejś organizacji? Karty zbliżeniowe, w szczególności standardów Mayfair, które zostały już złamane, nie powinny być uznawane za bezpieczne. Korzystając z nich, nie w jednym miejscu ograniczasz dostęp, ale narażasz się na inne zagrożenia. Ten protokół okazał się po prostu dziurawy i nie powinien być traktowany jako przeszkoda nie do pokonania, chroniąca przed dostępem do jakichś bardzo poważnych sekretów. A jak chcesz poznać klucze do Bekdura, to zerknij w pracę Filip. Nie miał on żadnych zahamowań przed podaniem ich do publicznej wiadomości. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.